Adam Malcher, jesteśmy tuż po meczu Białoruś-Polska. Trzy kolejki za nami. Polska niestety ma 0 punktów. Jak byś właśnie podsumował ten półmetek? No, zgadza się. Chyba nikt się tego nie spodziewał, że po trzech meczach będzie mieć 0 punktów, ale zostały nam jeszcze 3 mecze i chcemy zdobyć 6 punktów w tych trzech meczach. A jak właśnie to wyglądało tam z pozycji bramkarza? Mówię w Mińsku między słupkami, jak widziałeś, że koledzy jednak sobie nie za bardzo radzą, że ten wynik jakby, to zwycięstwo się oddala. To znaczy ten mecz chyba nam w ogóle nie wyszedł, więc wydaje mi się, że trzeba o tym meczu jak najszybciej zapomnieć i skupić się na niedzielnym meczu i zrewanżować się Białorusinom w Polsce. A właśnie, a co wam trener bezpośrednio w szatni mówił na gorąco? Jakie wnioski właśnie padały, żeby wiadomo, że za dwa i pół dnia Białoruś ponownie będzie rywalem Polski? To, co jest w szatni, to zostaje w szatni, więc nie możemy tego powiedzieć, więc tylko tyle. Ale dobrze, jakie teraz wnioski wyciągnąć, żeby ten mecz w niedzielę w Płocku, żeby to Polska wygrała, żeby te szanse, które są, trzeba podkreślić, jeszcze są na awans, żeby je wzmocnić? Na pewno będziemy przeanalizowali ten mecz na wideo, więc dużo będziemy, można powiedzieć, po tym jak po wideo, więc teraz na gorąco po prostu trzeba ochłonąć i przygotować się najlepiej na niedzielny mecz. A ty zapamiętałeś któregoś zawodnika z Białorusi? Tak, oczywiście, po takim meczu nie da się nie zapamiętać, ale mam nadzieję, że w niedzielę w Płocku będzie o wiele lepiej i ten mecz zwyciężymy. Właśnie, korzystając tutaj, że jesteś z nami, może jakiś apel do kibiców, którzy stawią się też w Płocku, żeby właśnie wam pomagali, co od nich jakby oczekujecie? Oczekujemy gorącego dopingu i żeby nas wspierali swoim dopingiem. Dziękuję bardzo.